Dobra, zrobię to, przyjadę, zrobię to, o co prosisz. I nagle, gdy ja obiecuję, zdarza się, że ktoś mówi: Ale wiesz co, zapisz sobie to, a na pewno będziesz pamiętać. I w takich chwilach, gdy ktoś mi nie niedowierza, podważa moją wiarygodność, mam dwa odruchy. Pierwszy to jest smutek, żeby zapaść się w sobie. A drugi złość na tego człowieka no jak? Nie wierzysz mi. Yy, I wtedy mam ochotę uruchomić całą taką machinę przekonywania go no przez człowieku. No jak możesz tutaj kwestionować moją, moje słowo obietnicy? Yy, chodzi o to, że gdy spotykasz się właśnie z kwestionowaniem swojej wiarygodności, to są dwie opcje: albo ten człowiek chorobliwie nie dowierza i to jest jego problem albo być może ty w jakiś sposób już nadwyrężyłeś swoją wiarygodność i wtedy nie przekonuj nie przysięgaj nie hałasuj nadmiernie tylko po prostu spójrz w głąb siebie i zobacz w jaki sposób naruszyłeś naruszyłaś swoją wiarygodność i tym się zajmij zajmij się poprawą swojej prawdomówności